mieszkają cztery krasnale. One się nazywają krasnale basenowe. Jak otworzycie mapę swoje, to zobaczcie, tutaj jest narysowany basen, to jest nasza jedynka. My trochę nie po kolei, bo musielibyśmy... Tak, jesteśmy na basenie z jedynką. Teraz uwaga. Jeden krasnoludek nazywa się Plumplumek. Kto wyjaśni jego imię? Dlatego to się Plusko. Pluskania, bardzo dobrze. Drugi nazywa się Bulbulek. Jak nurkuje, to wypuszcza powietrze i pływoczy. Uwaga, trzeci nazywa się Ratuś. Ratuje tych, którzy na przykład nie umieją pływać. I uwaga, czwarty imię ma najtrudniejsze. Zobaczymy, komu się uda rozszyfrować. Czwarty nazywa się Helpik. Słuchajcie, jak w bajce ktoś krzyczy Helpik, to co robi Helpik? No ratusiowy. No to ratusiowy. Słuchajcie, krasnoludki są... Halo, co ja... Słuchajcie, przyjrzyjcie się dokładnie basenowi, poglądajcie go i przyjrzyjcie się. Ulica Świdnicka doprowadza do rynku, czyli do centrum miasta. Zaraz tam będzie. Nazywa się Mapa Krasna. Żeby na mapce napisać. I żeby na mapce napisać, ile każdy z was jest wyższy od krasnoludka, to za chwileczkę zrobimy eksperyment i zmierzymy Papa Krasnala. Słuchajcie, Agnieszka dla krasnoludka byłaby co to za krasnale? Numer 5, czytaj. Słupniki Świdnickie. Słuchajcie, to znaczy, że są tu krasnoludki na słupach. Na słupach latarni. Popatrzcie przed siebie, w tamtą stronę. A ile widzicie jednego? Fajne! Już teraz widzimy coś zjeść, ale jeszcze kilka. Także zobaczcie, wśród krasnoludków też zdarzają się krasnoludki, które na przykład właśnie, no mają taki problem, że nie widzą. Dla tych, którzy nie widzą, zobaczcie, co tutaj jest zrobione. Chodźcie. Zobaczcie, zrobiono tutaj dla niewidomych model ratusza. Ale na koniec każdy z was dostanie pieczęć poszukiwacza krasnala. Ale żeby dostać tę pieczęć, trzeba powiedzieć hasło. To hasło to jest krótki wiersz. Proszę jeszcze raz ten ryb. We Wrocławiu, w starym mieście, wierzcie sobie lub nie wierzcie, krasnoludki zamieszkały. Co nam do końca? Razy zastukać w drzwi osady krasnoludków i jeżeli hasło jest prawidłowe, to drzwi się otworzą i będzie można sobie tam wejść. Jeszcze teraz. Pociągniemy. Patrz do mnie. Nie. Nawet nie drgnęły, nie zaskrzypiały. Jakie hasło? O, może słuchajcie, Sezamie, otwórz się. Sezamie, otwórz się. Ciągnij. Nie. To ma inny pomysł jeszcze, proszę. Zobaczcie, na jakiej dziwnej ulicy. Ta ulica nazywa się Stare Jabłki. I tak, ma bramę tutaj. Popatrzcie tam na ulicę. To jest jedyna ulica, która jest zamykana.
Wajdlowy nie można przyjść, ponieważ są zamykane obie bramki na kółko. Dzień można przyjść, tylko oglądać, czyli teraz jest i teraz na nazywa się Sadełko. To jest Sadełko. Puszek! Prawda? Się to przekłada w panie Sadełko. Słuchajcie, on wam trochę jeść, nie mięsko, pasują jabłki, czyli taki stragan z mięsem. Zaraz zobaczymy. Halo! Dawkiem i na jabłkach, to nie za was. Tych zdrowika, gdzie dzisiaj są galerie i można kupić sobie różne Sadełko. Zobaczcie, co on trzyma w ręku. Wielki rzeźnicki topór do ćwiartowania mięsa, tak? Żeby sobie powiedzieć, nie da to nie mówi pani przejść. Olga tutaj! Tam tej ścinki nie widać. Co tu jeszcze jest? Puścić tą ścinkę. Jeszcze. Ze wszystkich kolorowych kostek schodzimy. Na tych kolorowych jeszcze białe. Ułożony jest skarb Wrocławia. I uwaga, patronem Wrocławia, czyli opiekunem Wrocławia, jest jego głowa. Tutaj mamy orła piastowskiego, to jest taki czarny orzeł z przypaską. To jest lew czeski, bo Wrocław należał do Czech. Zobaczcie, to jest biały lew z dwoma ogonami. Widzicie dwa ogony? To jest litera W od Wrocławia albo od Wrocisława, od księcia, który podobno założył kiedyś Wrocław. A tutaj jest święty Jan Ewangelista, który był patronem Rady Miasta, która obradowała w ratuszu. Czyli pięć kul. A jakie kolory Wrocław ma? Żółty i czerwony. To jest flaga Wrocławia. Żółty i czerwony. Słuchajcie, my idziemy, wejdziemy na chwilę do lasu. Nowe przepisy są ustalane. Dziś bez starych nie chodzimy. Prezydent miasta i radni obradują obok na tym ratuszu. My jesteśmy w starym ratuszu, który teraz minęło, ale od kilkaset lat tutaj spotykali się radni. A oni się zbierali w tej sali większej, że ładniejsza, większa, bo było więcej. Teraz była rada i to jeszcze ławnicy. Chodźcie zobaczyć, jak wygląda ta sala. Dobra. Czekajcie, stop. Czekaj, dziewczynko, daj pierwszeństwo. Słuchaj. We Wrocławiu, w starym mieście, wieście. Sobie. Lub szczęście. Krasnoludki. Zamieszkały. Jeden duży, Teraz ty.